Ja proponuję, żeby panowie przeszli do naszego właściciela kamienicy, pana Henryka Szczepańskiego, który jest bardzo wielkim znawcą tej ulicy. Poza tym pisze artykuły do gazet i historię Zależa ma w jednym palcu. Tak, ten budynek jest on bardzo interesujący. To, co widać na zewnątrz, to, co jest najbardziej interesujące, to jest tam na zewnątrz. Oglądaliście, prawda? Te wszystkie szczekoterie, te rzeźby, które tam są. No drugiego takiego nie ma, na pewno na Gliwickiej, ale nie wiem, czy się znajdzie wiele więcej w Katowicach właśnie z takimi właśnie tymi ozdobami właśnie. Wykusz jest też interesujący. Brama jest zachowana bardzo dobrze, ta wejściowa, przez którą wchodziliście, tam w tym portalu całym, takim u góry, tam są te sowy takie, czy no to nie są sowy. Sowa jest tam z boku jeszcze. Natomiast tutaj na tej klatce schodowej, no tak, to właśnie są te kafelki właśnie. Proszę się przyjrzeć tym kafelkom w posadzce. Tam są właśnie motywy takie roślinne różne. Między innymi tam są jakieś liście, kaczeńca. Tak samo te drzwi wahadłowe, przez które tutaj przechodziliście, to też jest rzecz stara. Tam gdzieś jeszcze zostały jakieś fragmenty kolorowych szkiełek, bo kiedyś te okna właśnie, te takie kwatery boczne w tych oknach właśnie były z takich szkiełek kolorowych, tak witrażowo właśnie były wykończone. Można to tam znaleźć. Ciekawą rzeczą od strony podwórza będą, jakbyście wyszli na to podwórze i tak popatrzycie w prawo, to tam jest takie okno jak gdyby do piwnicy, tak na wysokości kolana powiedzmy ono jest, ale jest z takiego masywnego betonu. Dlaczego ono jest z masywnego takiego betonu? Dlatego, że właśnie w 1908 roku jeszcze jak budowano, no to zawsze z myślą o tym, że mogą nastąpić naloty bombowe. Bolesław Mierzejewski, aktor, śpiewak operowy, który właśnie między innymi w przedwojennej wersji trendowatej grał. Grał ordynata Mikorowskiego. W tych dniach minęła 100. rocznica urodzin i 7. rocznica śmierci Bolesława Mierzejewskiego. Postaci tego artysty nie trzeba przypominać. Żyje nadal we wspomnieniach publiczności, teatru, filmu, operetki. Jest pełną czaru i magii, legendą sceny polskiej. No, tata z powodów czysto osobistych przyjechał na Śląsk. No jak wiadomo, jak już mówiłem, to nie miał tu gotowej pracy. Znalazł ją w Krakowie, ale dlatego, że moja mama miała możliwości tutaj i chciała zresztą wrócić na Śląsk, skąd pochodzi. Skąd pochodziła, no, to tata dotrzymał słowa i pobrali się w Katowicach. Trudno się chwalić własnym ojcem, chociaż naprawdę jest kim. Natomiast chciałbym przytoczyć to, co tata, jak był pytany o to, co go w życiu interesuje, co jest wartością dla niego, to powiedział bardzo prosto. Zresztą może nie ja powiem, a tata sam o tym powie. Kiedy się od koleżanki dowiedziałem, że męża zamordowali i została z trojgiem małych dzieci, ja się jej oświadczyłem wtedy i zostałem przyjęty. Ja mam serce, może głupie serce, może przez, ale właśnie mam to, co mam, to jest serce. Razem w rodzinie, a nie tak jak to jakieś tam sympatyki, prawda, miłostki, tak o z dnia na dzień, prawda. Być człowiekiem, uczciwość, szczerość, nie blaga. Ja nie umiem blagować raczej. Mnie to nie odpowiada.
To jest fortepian, na którym grał Ludomir Życki. Przyjaźnili się z tatą. On po wojnie mieszkał bardzo niedaleko, na ulicy Sobieskiego. Tam zresztą jest tablica stosowna. I no, dom był otwarty. I mama, i ojciec byli bardzo towarzyscy. Zresztą mieli mnóstwo wspaniałych znajomych, którzy tutaj przy tym stole, on się rozkłada, no, siadywali i było dużo opowiadań, dużo wspomnień i dużo bieżących spraw. I na przykład z bieżącej sprawy to tata nazywał naszego wielkiego polskiego kompozytora Ludomirkiem, no bo Ludomir. Ludomirek przyszedł, Ludomirek lubił wypić i jak wypił, to siadał do fortepianu i komponował na cześć mamy jakieś serenady. To szkoda, że to nie było nagrywane, wtedy magnetofonów nie było tak, no może i były, ale niedostępne. W każdym razie jeden z tych z pieśni, bo wiadomo, tata śpiewał, no, zadedykował tacie, kurant. Gdzie tata śpiewał kuranta? Nie wiem, tego nie mogę powiedzieć, ale w każdym razie to. Jest jeszcze druga, ale taka już bezpośrednia ta dedykacja, bo to jest po prostu autograf Różyckiego. Było bardzo sporo takich, no bym powiedział, lapsusów, bardzo sympatycznych też, mimo że lapsus. Mama opowiadała, jak na jej imieniny przyszedł Ludomir Różycki z bukietem róż owiniętych w papier z mięsa. No, były trudności. Tu chciałbym a propos pieśni, więc ulubiona taty pieśń, którą wykonywał przy każdej okazji, to Madame Lulu. Może położę tu z Paganiniego, prawda? To jest operetki, ale to jest bardzo. To tata pisał osobiście, pisał sobie słowa, bo znał już na pamięć nuty i tego Paganiniego widać musiał w kieszeni nosić, żeby sobie powtarzać w antraktach w innych, powiedzmy, okolicznościach. Rozmawialiśmy, wspomniałem o 20, około 20 filmach, który grał tata w latach 20. Jeden z nich, no, znany był przede wszystkim z Trędowatej. To wszyscy, którzy kojarzą nazwisko taty Bolesława Mierzejewskiego, to z filmem to właśnie mówią o Trędowatej. Z Jadwigą Smosarską głównej. Ciekawostka. Po mniej więcej 70 latach cała filmoteka wracam. Cała filmoteka spłonęła. Wiadomo, wojna w Polsce, Warszawa stąd zniszczona. Ale po latach, około 70, okazało się, że gdzieś w Brukseli, czy gdzieś tam w Kanadzie, w okolicach, Niderlandach znaleziono film polski, który reżyserował bodaj Niemiec. Główną rolę grał aktor rosyjski. Scenariusz czy kamerę prowadził Włoch. Taka międzynarodowa obsada. I film nosił tytuł Mocny człowiek. Film ten przegrano na DVD. I miałem okazję mojego tatę pierwszy raz widzieć właśnie w filmie. Przy okazji jeszcze chciałbym no,
zaprezentować, jeśli tak można powiedzieć, kilka drobiazgów, które łączą się z tatą. Więc mówiłem o tym, że tata albo ołówkiem, albo pisał piórem. Tu jest takie, muszę to wziąć, żeby to tak było trochę widać. O, tu jest pióro, którym tata pisał kartki świąteczne. Kartki świąteczne, ponad 50. Ponad 50. Dwa razy w roku co najmniej pisał tyle kartek. Oczywiście otrzymywał też, może nie tyle, ale mniej. To jest papierośnica, bo tata palił papieroski do pewnego czasu. Potem jak w końcu, prawda, swój wiek, to powiedział, że nie wypada i przestał palić, ale to jest papierośnica z kości słoniowej, pamiątka. To jest kałamarz, w którym był, no po tych 33 latach to już atrament wysechł, żartuję. Do fraka, który tutaj widzimy na portrecie, do fraka, no były różne potrzeby kołnierzyków. I to są właśnie kołnierzyki i mankiety, które zależne od okoliczności tata takie lub inne przywdzielał. Spośród wielu rzeczy, które tata zostawił, które odziedziczyłem, jest taki oto przedmiot. Nie będę tego czytał, to jest po francusku, nie znam tego języka. A wiem, że na to się mówiło chapeau clac. I tak. O. I tata chodził w tym cylindrze. A tu przy okazji widzę coś, no. Telegramy, ale telegramy, z którego to nawet nie wiem, z jaką się tam znalazły. Drogiemu jubilatowi wiele lat pracy i zdrowia życzy Władysław Krasnowiecki. To chyba było, zaraz zobaczymy datę. Data Warszawa dnia 13.5, znaczy 13 maja. W maju to tata miał chyba pierwszy jubileusz w zemście. Najlepsze życzenia w dniu pięknego jubileuszu przesyła Aleksander Bardini. Następny, tak, to chyba był właśnie po zemście. Zemsta, no to oczywiście Raptusiewicz. Gigantyczna buźka dla wiecznie młodego jubilata. Paprocki Bogdan. Zobaczymy dalej. Prosimy przyjąć w dniu święta jubileuszu najserdeczniejsze życzenia wielu lat zdrowia i dalszych sukcesów artystycznych wraz z wyrazami głębokiego szacunku. Andrzej Krasicki, August Kowalczyk. To aktor. To widzę, to odłożone są z jednego tylko jubileuszu. Drogiemu mistrzowi z okazji tak pięknego jubileuszu przesyłam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Aniela Urbanowiczowa. Też z Warszawy widzę, tu też kolejny z Warszawy. Kochany Bolku, życie zaczyna się po 80. No niesamowite. Życzę ci zatem na nowej drodze życia, zdrowia, szczęścia, pomyślności w pracy i w życiu osobistym. Ludwik Sempoliński. Kolejny telegram, zobaczymy. Drogiemu jubilatowi życzenia jak najdłuższych lat zdrowia i sukcesu Stanisława Perzanowska, taty koleżanka, aktorka, i Zygmunt Chmielewski. Tak, no jeszcze tutaj jest wiele, a z innych jubileuszy to już nie pomnę, także na razie na tyle.